Cześć wszystkim, to jest Arabella z Silent Futry i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś poznacie już ostatniego konia z tych, które dzierżawię, bo już była Lily, był Romeo, a dzisiaj jest Melody. Melody to jest już taka starsza klacz, która jest u mnie po to, żebym po prostu ją poruszała, ze względu na to, że właściciel, no, porozmawiamy o tym kiedy indziej. W każdym bądź razie ona jest już starsza i jedyne co robię, to zapewniam jej ruch. Nie robimy nic za bardzo wymagającego. Czasem za trochę pojeździmy po placu przez drążki, małe krzyżaczki, ale bardzo często zabieram ją w teren i tam sobie troszeczkę pokłusujemy, pogalopujemy. Czasem też, kiedy ma więcej energii, a raczej ma jej jeszcze sporo, lubię ją puścić, żeby tak jeszcze pogalopowała sobie szybciej, tak jak ona tego chce. A że jest bardzo kochana, nie ponosi, to mogę jej na to pozwolić. Dziś niestety znowu nie ma ze mną mojej kamerzystki, ale poradzimy sobie. Będzie trochę tak nagrywane z ręki, trochę GoPro, więc damy sobie radę, kochani. No to co? Ja idę uszykować mele i ogólnie jadąc w teren, wstępie, bo potem już raczej nie będę w stanie nagrywać, opowiem wam, co się u mnie aktualnie dzieje, bo tego trochę jest. Także zapraszam was do oglądania. Także my już jesteśmy w drodze. Najpierw postępujemy, potem ruszymy sobie kłusem, a gdzieś tam potem również zagalopujemy, ale to na spokojnie, wszystko będziecie widzieli na kamerce GoPro. Również postaram się wam pokazać te piękne nasze lasy, które naprawdę uważam, że są cudowne. Melody generalnie chętnie idzie, bo uwielbia tereny, więc jest super! A co do mnie, to ostatnio zdałam srebrną odznakę na Lily. Natomiast jeżeli chcecie się dowiedzieć, co będzie dalej z Lily, to wyczekujcie kolejnego odcinka i tam właśnie wam powiem, co będzie dalej się działo z Lily, czy będę ją dalej dzierżawiła i tak dalej. I dajcie mi również znać, czy chcecie vlog konkretnie z tej srebrnej odznaki, bo podejrzewam, że po prostu w przyszłym odcinku zrobię wam taki miks. Trochę vloga z treningu z Lily i trochę vloga z tej odznaki. Ogólnie zdałam ją, więc jest super. Również w przyszły weekend wyjeżdżam na kurs i uwaga, jest to kurs instruktorski. Tak, będę instruktorem jazdy konnej, a co się z tym wiąże i właściwie dlaczego zrobiłam tego instruktora? W ostatnim odcinku wspominałam wam również o propozycji kupna stajni i jakby jutro podpisuję umowę i kupiłam tą stajnię, znaczy kupię ją jutro, jutro podpiszę tą umowę, również mam, przepraszam, że mi się taki język plącze, ale po prostu jestem bardzo podekscytowana. Również mam też kilka koni na oku, więc zrobię wam o tym osobny odcinek, jak już wszystko będę miała gotowe. Co do nazwy stajni, to też już coś mam na oku, ale to jeszcze trochę czasu mi dajcie. Co do moich dzierżawionych koni, no to Romeo wraca. Wraca do swojej właścicielki, bo to jest koń typowo sportowy i tak dalej. Melody zostaje ze mną, a Lily, tak jak już mówiłam, dowiecie się w następnym odcinku. Kiedy tam ogarnę już te wszystkie formalne sprawy, zajmę się też założeniem Instagrama stajni, może TikToka i serwera na Discordzie, także o tym będziecie się na pewno dowiadywać na bieżąco. Oprócz oczywiście prowadzenia nauki jazdy przeze mnie, możliwość będzie też wynajęcia boksu dla własnego prywatnego konia. No ale dobra, o tym pogadamy w odcinku, kiedy już będę wam mówiła, że jest stajnia, już wam wszystko będę opowiadała i was zapraszała na jazdy. Dobra, no to chyba tyle, co wam miałam do powiedzenia, a teraz już ruszam kłusem. Dawaj mela.
No i jak zwykle teren udany i oczywiście bezproblemowy. Melody jest już starsza, ale mimo to wciąż ma sporo energii, przy czym jest kochana i zdecydowanie będę wsadzać na nią listów na ich pierwszy teren. Lasy Mistwo są naprawdę przepiękne, zdecydowanie będę tu zabierać moich uczniów. Jest dziś dość ciepło, więc stwierdziłam, że po drodze również schłodzimy nóżki i wracamy zaraz do stajni. Melody, przywitaj się. A, przepraszam. Ona nie lubi swojego pełnego imienia. Mela, przywitasz się? Dobra, no to chyba czas się z wami pożegnać. Nasz teren dziś bardzo, bardzo, bardzo udany. Melody wraca do boksu i zaraz razem ze stajennym podamy kolację wszystkim konikom, więc trochę pracy jest przed nami. W następnym odcinku pojawi się Lili i też opowiem wam trochę o zdawaniu tej srebrnej odznaki. Dajcie znać, czy w ogóle podoba wam się taki content i do usłyszenia, pa!